Dzień dobry, witam serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku Zagrajmy Farming Simulator 2015. Jest ze mną dzisiaj Piotrek, który jest chory i nie zbiera udziału ziemniaków. Tak. Jest ze mną Chmielu. Tyłano. I dzisiaj akcja wiosenna, czyli się naszej ta... Z prawej strony to nie patrzcie, że to jest wiosna. Bo to jest... To nie nasze. To nie nasze, to sąsiada. Sąsiad zapomniał wykosić jeszcze. Ale ogólnie, no, pytanie do was, czy mamy wszystkie kosić jeszcze raz pola, czy mamy nie kosić wszystkich pól? Jeśli tak, jeśli będzie taki odzew z waszej strony, to będziemy kosić, jeśli nie, to nie. A, i ogólnie jest sytuacja taka, sadzimy ziemniaki, bo wiosna nastała. I ogień, no. I trochę wolno się sadzi coś. Dwa na godzinę to trochę wolno, no nie? Nie. No do ziemniaków dobrze, ale weź ty sadź. Dwa na godzinę. Ja pod górę jechałem dwa. To ja pod górę nie wjadę. Jutro będzie... Ale gada z widzami na coś. O kurde. Jutro będzie znów pomidorowa zrobiona z rosą wczoraj. Widzisz, jak szybko jadę? Yes. No i, ale tak się powinno prawidłowo sadzić ziemniaki. No tak, ale pod górę nie wyjedziesz tej 30. No możliwe, że wyjadę. Ale ładny skin rządków jest. Rządków tak. To i nawet wygląda, jakby w ziemi było. Potem jeszcze obsypywanie tych ziemniaków. No, psypniki też są, będziemy obsypywać. Wałowanie też może być. Ale wałowanie jest ziemniaków, w sumie. To się wałuje. Oj, przyczepkę ci przestawiłem. No to by... I tak będę musiał mi podpinać przyczepkę, żeby mi pomóc ten, na tankować tu. Nasypaj, bo sobie sam nie dam rady nasypać. Trochę za duże ślady robi ta sadzarka. No. Allo gada z widzami i nie będzie miał pomidorowej. Cały jeden na godzinę. Wiesz, że jeden taki rządek, jak posadzimy, to jest prawie 100%. To 100%. Cały ten? Cała sadzarka? Chyba sobie kpisz. No serio? Zobaczcie, jest jeszcze jakaś sadzarka w sklepie. Ale z modyfikacją? No, a z czego? O kurde, sadzarek chyba mamy tylko jedną. Ja trzeba grozę Daniela przypadkiem. Nie, spokojnie. Kiedyś pamiętam, że do takiej sadzarki palca włożyłem i prawie mi palca złamało. Gdzie wciskasz paluchy? No ale chciałem, bo wtedy żeśmy byli na tym, no żeśmy z poprzeczniach robili, no nie? I koła nie dotykały, nie chciałem się przekręcać, a my żeśmy... Ja bym chciał popchnąć i ten tak pop... Wiesz, tak złapałem za ten... Jakby to powiedzieć... Nie wiem, jak to się nazywa. Łańcuch, no nie? No. I chciałem go tak popchnąć i mi palec złapał w ten... Kółko z zębatem mi złapał palca i mi chciał przygnieść. Kurwa, dobrze, że... Gościu... Co? Ja mam największą chyba. A tam jest agrozeta ta. Sam sobie zobaczę. Agrozeta nie ma. O nie. Kurde, do góry. No dawaj, jak dawaj, tak, dawaj. Czekaj. Jak tak to skończę, to przyjadę drugim i ci pomogę. Nie, przyjedziesz ten, bo jesz mi woził tu ziemniaki zaraz. Więc i tak będę mówił, chyba 30 sobie, jako 60 sobie wziąłeś. Na pewno. Ja popierdziela. Poszedł. Ale ja nie mogę wycofać. Dlaczego?
Tak wolno mi idzie pod kurę. Będę musiał nam poczekać na mnie. Ciekawe ile ogólnie. I z jaką prędkością ogólnie się sadzi ziemniaki, bo ja nie wiem nawet. I tak muszę poczekać na ciebie, bo musi podpiąć to, bo inaczej ja nie zatęguję się. Też nie wiem ile, bo ja nie sadzę ziemniaków, tylko buraki jak niekiedy, niekiedy. Buraki to się nie sadzi chyba. Z tego co słyszałem. Za chwilę się nie da dosyć. Nie, panie majster. Panie majster, razem przejechał i gówno z tego jest. I co to będzie? Co? I co to z tego będzie? Gówno. No, akurat coś ty wiesz, no gówno i tak z tego będzie, no. Ale też miałem trochę tutaj, bo trochę tutaj posadziłem tych ziemniaków, bo tak... Chciałem sprawdzić, czy to w ogóle działa. Podepnij do przodu sobie, dawaj. Oj! Panno Krysty, no gdzie tak się... Dobra, masz takie coś, żeby wcinać, że rozpocząć ładowanie? B. Czekaj. Już tankuję ci. A no. Dziękuję. Nara. Szkoda, tylko 180 tu wchodzi, no. Ty to zawsze masz cela, tą swoją tą. Alojzą, kuźwa, że ich przestawił. Drugi raz. No. Piotrek? Co jest? Kto jest na live tam z moderatorów? Krzysiu jest. A Duchu jest? Chyba jest też. Nie znam. Kto to Duszek? Spajki. O, następny. Ten, który nawet wszedł do mnie i zaczął komentować, no nie? I od razu, no bo u mnie na sezonie... Reklama. Wiesz, od razu reklama, że on też prowadzi sezon. Nie, no Spajki to spoko chłopak, no. Taki typowy silver. Typowy silver. No to jest taki typowy silver. O, Maniek jest. Maniek, Krzychu, Duszek. Ninja też jest? To ile tam moderatorów jest teraz? Czterech, ja widzę. To ja wbiję tam gdzie pięciu. Już się nie chwal. Już się nie chwal, panie moderatorze. Tak, u każdego już jestem moderatorem. Mogę robić tylko dwa te. Rządki. Dwa rządki, a już zrobiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pozdro dla gry. Jaki spam. Łelka, mogę z tobą zakrować? Zabieram tam auty. Na 100%. Nie, bo wiesz, na te się są gadać z widzami to. A. O, ja też kiedyś gadałem z widzami. Na te się. Siema. Gdzie ty jesteś? A, ty już kończysz? No. Spoko. Ja to mamy do przyszłej... Do weź to jakąś 60 postaw, to sam sobie będę napewniał już. Wczoraj, wieczorem zanim poszedłem spać, to sobie Batmana obejrzałem. Bo leciał na TVN7. Jedynka. Rufti? No. Potem to pole, co tam była, to jest kukurydza, co nie? No. Jak ja to skultywatoruję, to może tam buraki zacznę sać. No możesz. No. Dobry pomysł, to jest akurat dobry plan. Chyba, że chwilę się wymienimy i ty chętnie będę sadził ziemniaki. Jutro będzie znów pomidorowa zrobiona z rosołu wczoraj. Nie, dzięki. Nie chcesz pomidorowej z rosołu wczoraj? Nie.
Nie lubię pomidorowej. Ja bym zjadł kebaba. Ja bym się pizzę zjadł. O! O! O mój Boże, nie ma pieniędzy. Ja mam. Mnie stać tylko na kebaba. Mam 11 zł. Będę mógł zjeść kebaba. I niedługo już wypłata za 4 dni. Kurde. Jak się to długo jedzie. Co ty tam jęczysz? Panie majster, jakiś jełop na drodze mi stoi. Takie życie. Aha, takie życie ma melanżu. Nie mówi nic o melanżach, proszę cię. Ale to powiedziała, ty jesteś drugi melanż. Oj, 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 oj. Teraz na każdej lekcji będę. Będziesz chodził na każdą lekcję? No. I ja bym cię nie znał, Helu, na pewno. Będzie chodził pijany. Przyjdzie Chmielu taki... Dzień dobry. A po co pan tu przyszedł? A, czekaj, zapomniałem, że u was jeszcze to się nie mówi pan. Tylko, a po co żeś tu przyszedł? A to mam jakieś zajęcie? Nie, to nie. To spierdalaj sztala, kurwo. A ty rowerku jedź. A ty rowerku jedź. Wirtusi dzisiaj o 20:20 z fanatikami grają. Muszę za chwilę obstawić coś. Na czym obstawiasz? Ja obstawię Wakusia, albo kuzynka Wakusia. Ale na czym obstawiasz? CSGO Rounds. Skiny się tam obstawia. Mhm. Może ja bym postawił. Właśnie, ja jeszcze na to nie próbowałem sobie. Ja próbowałem. I co? Przegrałeś? 5 razy wygrałem i 2 razy przegrałem. A co najwięcej, najlepsze co wygrałeś? M4. Jakieś tam krwawy tygrys! A, lufci to mam. Mhm. Ale we Starfraku wygrałem. Tak, iść kozak. To tak go sprzedałem od razu. Mogłeś mi dać. Ha! Prędzej bym Agacie dał. Komu? Taka dziewczyna, co Wakusia ograła. No, dwa razy. 1-1. Czujesz to? Dziewczyna ograła chłopaka 1-1 w CS-a. No dobry. Dobry. A nie. Potem tylko się Wakus wykręcał. Ja się poddałem. No, ja nie chciałem. No i Wakus jest też taka... Nie będę mówił głośno. No. O, dobrze. Niech będzie. Niech stracę. To tak on nie ogląda odcinków twoich, no to. No właśnie. Zrobione zresztą wczoraj. Kurde. Trzeba sobie zadzwonić po pizzę, na serio. No ja pójdę na kebaba, tylko mówię i tyle. Przed graniem CS-a sobie zadzwonię, zrobimy się wyślij. Jak to zapłaci? Ja. No też bym sobie pizzę zjadł, kurde, ale mi się nie chce iść do pizzerii. Chociaż nie wiem, zaraz zobaczę. Nie rób smaka. Naprawdę. Na kurczaka. Taką fajną z pieciarkami, z szynecką. O! Nie. Takiej nie lubię. Dobra, z pieciarkami nie, panie. Ja lubię tak. Pizza jalapeno. Oser te papryczki. Serfeta. O, serfeta dobra jest. Do tego, kurde, albo salami, albo cabanos. Cebuleczka jeszcze. O! Ja szczęście będę pisać. Wychu! Zrobiliście smaka.
świetna pizza jest, no ale to jeszcze trzeba, zależy jeszcze gdzie robią, bo niektórzy robią ser fetę naprawdę takie niedobre, bo takie nie smakuje mi, a tam gdzie jadłem w Indeksie w Lublinie, to smakowała mi. Kurde, przyjadę się tam przez wakacje, zobaczę co tam się dzieje. Gdzie? Do Lublina. Tak. Nic tu się nie dzieje, tu jest stado murzynów i nic więcej. Na twoją dyskotekę przyjadę. O, wódka seks... O! O! Wódka, dupa, dupy, seks, alkohol, melany, że... Potem będę musiał chmiela szukać. Wokusia weźmie i go zostawimy tam. Ja Wokusia nigdy nie będę zabierał. Dzieci nie zabierał. No on jest starszy ode mnie. Ale to jest i tak dziecko. To jest dziecko, rozumiem. To jest największy problem. Gorzej niż wynalazca. Nie, wynalazca akurat spoko. Wynalazek tak. Ma te swoje dziwne zachowania, no ale spoko, no. Lubię nawet chłopa. Piotrek też jest spoko, kurde. Zawsze i pośmieje się, i pogada, i w ogóle. No, a teraz nie słucha, no nie? Spoko! Kurwa, jak będziemy tak szybko sadzić te ziemniaki, to za ten odcinek skończymy. Ale można powiedzieć, że to tak zawodowo teraz sadzimy ziemniaki. Tak to... Nie! Rzadko kto tak sadził ziemniaki. Nie, żaden podrabianiec. No, wiadomo. Może tyle, ile zas... O, chociaż może tyle, ile zasadzimy przez ten odcinek, to tyle będzie, no nie? Albo poza odcinkiem się skończy. Albo poza odcinkiem się skończy, kurde. Traktor nie może na wstecznym wyjechać. Alo, kupietaskę gra? Kupietaskę farminga gra teraz? Na multi? No. Nie wiem. On na multi nie będzie grał, bo lagi będą mieli chyba. Leśnie, sezon gra chyba. Ale nie kumam tego sezonu case. To jest taki... No ja mu powiedziałem, że to według mnie to jest głupota, to jest taki sezon. Że jedne maszyny, że tylko z jednej firmy maszyny takie... No. Ale według mnie lepiej już było, gdyby to był New Holland niż case. No, to tak. Więcej maszyn jest i w ogóle. A bo John Deere. John Deere już miał. Był. Był? Tak. Ale New Holland by był lepszy, według mnie. No, ja uważam, że to tutaj tak. Niedługo przyjdzie taki okres, że on nie będzie wiedział już co nagrywać. Jakie ile sezony ma... robić. Właśnie ile on ma sezonów otwartych? Tak? 8 już miał. A ty masz dopiero drugi. Otwarty z 15. Z 15? I trzeci. Trzeci, no i ten pierwszy to nie liczę co to było, bo to taki było... Sam grałeś chyba. Nie, ja wtedy grałem z Pumą. No i tam co sam grałem, no to się też nie liczę. A Puma czemu teraz nie gra w LS w ogóle? No bo jemu nie chodzi, nie ścina mu LS. I nie ma za bardzo kiedy, bo no teraz... No. Mieszka z ojcem, to tak nie za bardzo... Na kiedy więcej robi i w ogóle tam wiesz. Więc jakiś tam zadań ma. On jest chyba. On jest rok młodszy, co nie? No chyba tak. Jak dobrze wiem. To teraz kurde egzamin ma. Ja za rok. Za rok ma być właśnie. Czekaj, teraz będzie trudny, na przyszłość będzie prosty, tak jak zawsze. Nie ma czegoś takiego, kurwa. Ale wiem najdobry egzamin, tak ci powiem. Jak nasz ten roczny. Jak mówili, że z maturą będzie ten prost, że w tym co ja miałem zdać, że będzie łatwa. A łatwa była tylko z matmy. Nie no, Polaka już nie była taka łatwa. Majcy nie lubię, wiesz. Ja powiem, że ja lubiłem matmy i to bardzo. Ale teraz już jej nie umiem. Nie dziwić się, jak go skończy chodzić. Zawsze mi się z chmielem kojarzy, pan oddał to od matematyki. Bo na niego się mówi Ćmielu. Ćmielu. Chmielu, Ćmielu. Prawda, sam. Mody! Co? Ale to jest co inne. Podobno tylko.
Ale dobrze mówi, no nie kojarzyłoby ci się chmielu z Chmielu. Czy Chmielu by ci się nie kojarzył z Chmielu? Nie! No mi by się tam kojarzył. Znaczy ja bym sobie od razu wyobraził o takim Chmielu, który z nami nagrywa. Bije. Który bije pali. Konia wali. Ale z Alesu co pali? Wszystko. Giant! Nie, tego nigdy nie próbowałem, nie spróbuję. A nie, jestem chory, żeby takie coś spróbować. Ja kiedyś próbowałem. Szału nie ma, bo... Ja nigdy. Bo strasznie jeść po tym chcę. Po czym? Gastro. Po trawie. A. Strasznie się chce jeść, Jezus Maria. Ale to mało lat byłem, to byłem... Pierwsza liceum. Ale fazę miałem niezło, bo wtedy... Gdzie byli na jakiejś imprezie u kumpeli... Czy tam u kumpla było to... Nie! Przepraszam! Robiliśmy ze śledzika. Z moimi kumplami, to i tam robiliśmy u mnie w suszarni, no nie? U mojej babci znaczy się, w suszarni żeśmy sobie robili. No i oni przynieśli trawę, no nie, no to... Mówią, masz, spróbuj, tylko zaciągnij się tak fest, potrzymaj sobie kilka minut, weź go płucz i wypuść. No dobra, jeden mach, drugi mach, no nie? No i tak se wziąłem, mówię, dobra, no. Jeść się chce, nie ma co jeść za bardzo, mówię. Idziemy do głodnego królika na pizzę. No ale przecież zamknięte jest, przecież święta zaraz będą. To dawaj, idziemy, może otwarte będzie. No i żeśmy poszli. Głodny królik otwarty. Zjadłem pizzę i jeszcze danie kebab. Co? No i tak zjadłem to, no i pijemy tam jakąś wódkę, jakąś tam piwa, jakieś coś tam. No i wziąłem wszystkich, przepiłem. Wszyscy popadali, a ja... I nie miałem już z kim pić, dlatego powiedziałem, że więcej... Ładnie. Że więcej nie będę palił trawy, bo to kurda jest za dużo pieniędzy, też wydaje dużo tu. 20 zł. Co 20 zł? Zależy gdzie. Nie, ja mówię na pizzę, mi chodziło i na danie. A. Bo to danie zapłaciłem za 15 zł. I za pizzę żeśmy się na pół składali, była za 3 dychy, no to 30 zł mi poszło, no nie? Ale nie, tego gówna nigdy nie spróbuję. No ja raz spróbowałem i więcej powiedziałem, że nie. Nie ma takiej opcji. Ja wiem, że się z kumplem działo. No ludzie różnie mają fazy jak jarają. Pamiętam gościa, który u nas był na... Znaczy chodził z nami do liceum, no nie? Potem się przeniósł, bo coś tam zaczęli go wydobyć nauczyciele i w ogóle... No to kurwa, on tak zryty bere, że on siedział normalnie na lekcji i on takie... Siedział i się śmiał. No ja pieprzę. Naprawdę, do gościu posrady był. Ja po kumplu wiem. Nie wiedział jak się... jak wrócił do domu. To wiesz. No ale coś i tak jest, no. Ale nie wiesz co się z tobą działo, nie wiesz co robiłeś. Najgorzej jak jeszcze poćpasz kuźwa i ten. I dajmy na to, potem jeszcze nachlasz się, kuźwa, taki kac. Tak kac męczy. Nie tylko. Nie polecam. Nie próbujcie. No, ja ogólnie nie polecam żadnych marihuan. To złe jest. Jak chcecie, powiem wam jedno. Jak chcecie, pijcie, napijcie się piwa, napijcie się wódki, ale nie ćpajta, bo to jest kuźwa ryje dekiel. Tak jak nie powinno. No. No. To jest najgorsza rzecz, jaka może być dla młodego człowieka. Co masz? Może czujesz, że masz metal włączonego, bo mnie lakuje. A, bo patrzę, chciałem sprawdzić hitboxa i dlatego. To nie było do ciebie. A, myślałem, że do mnie. Chyba sobie sam wyłączyłem metal z telefonu. A co, siostra? Nie. Mama? Nie. Kto? Dziewczyna? Co? Kobita? Pojebało. Kto to? Brat cioteczny. Nie. Siostrzeniec. Nie. Krześniak.
Nie. Dziewica przed okresem. Też nie? O nie to, wiem. To pierwsze co powiedziałeś to możliwe, że tak, ale to dalej to nie wiem. Nie spytam się. Dziewczyna? Tak, ale nie. Ale no. Ale nie twoja. No. Brata, kolegi, siostry. Dziewczyna siostry. Pam pararam pam pam pam. Pam pararam pam pam pam. Dobrze nam to idzie. Unlock Farming Simulator 2015. Duszek, mam pytanie. W jakim kościele odprawiasz mszę? Co? Co chcesz, młoda? To jest stara, ło. Dobra. To już się ziemniaki praktycznie mi się skończyły, tak więc kochani, ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. W kolejnym odcinku będziemy już tutaj, będziemy siali ziemniaki, buraki. A, już się jest. No to już nie będziemy siali ziemniaki. Czyli zaczniemy prawdopodobnie żniwa. Coś, co jest nam bardzo potrzebne. Aha. Zobacz, czy ty ziemniaków gdzie siejesz. Właśnie nie. To buraki siejesz? Mhm. Dlaczego tak to wygląda, jakby ziemniaki sadził? Nie pytaj się mnie. No dobra. Tak więc kochani, my wam dziękujemy serdecznie. Zapraszamy już na kolejny odcinek. Zostawcie lajka, zostawcie subka. I w ogóle hej, hej, cześć. Goodbye. Zobaczcie.